Barbara Marciniak, Ścieżka Mocy, Mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie, rozdział trzeci. Przyspieszona energia i poszerzenie umysłu w nanosekundzie. Wiesz już, że wszystko, co wchodzi w skład istnienia, łączy się w nieskończonej interaktywnej sieci. My nazywamy ją siecią istnienia. Stworzona z inteligentnej energii sieć gromadzi wszelkie, zarówno wielkie, jak i małe zdarzenia, ponieważ między innymi ma ona nieograniczone możliwości pamięciowe. Internet jest symbolicznym modelem sieci, próba imitacji i odtworzenia nieograniczonej energii sieci w świecie materialnym. Jednakże, chociaż sama sieć jest wieczna i nie wymaga opłat za serwer, to opłata aktywacyjna polega na obowiązku zapanowania nad własnym umysłem oraz poznania siebie samego, po czym można się logować. Wielu ziemskim cywilizacjom udało się surfować w wielkiej sieci istnienia dzięki stworzeniu kosmicznego linku pomiędzy życiem na Ziemi a majestatem gwiazd. Już w starożytności jasnowidze oraz znawcy czasu znajdowali głęboką przyjemność w badaniu nieba oraz postrzeganiu istnienia światów w światach wewnętrznie ze sobą połączonych oddziaływaniem gwiezdnoplanetarnych cykli działających według pankosmicznego planu. Owe cykle i ich wpływy są częścią większego planu i same zamykają w sobie liczne plany i cele. W starożytności ludzie uważali życie na Ziemi za niezwykle znaczącą część kosmicznego tańca. Niektóre kultury przewidziały nawet, że nanosekunda, okres 25 lat pomiędzy rokiem 1987 a 2012, będąc najważniejszą częścią cyklu zakrojonego na dużą i większą skalę, jest właśnie tą częścią, w której ma się dokonać pełna przemiana ludzkiej świadomości. Nanosekunda wskaże drogę wyjścia z długo utrzymującego się stanu narzuconej sobie samodzielnie ignorancji i pomieszania ku początkowi złotej ery ludzkiej transformacji. Ludzie żyjący w tym czasie będą mogli wybierać z całego wachlarza możliwych przyszłości, aby przerzucić most między końcem jednej ery a początkiem kolejnej. Wiedziano, że ludzie będą się zmieniać, poddając oczyszczeniom, inicjacjom oraz przechodząc wielkie duchowe sprawdziany w czasie, gdy świat będzie się wydawał rozpadać i rozłazić w szwach. Cały 25-letni okres przyciągnie miliardy ludzi, każdy zechce być na Ziemi, ponieważ przyspieszenie energetyczne jest zadaniem i zdarzeniem niezwykłym, podobnym do przeżywania 1000 lat w jednym 25-leciu lub do przeżycia 100 wcieleń w jednym. W czasie tym osobiste i zbiorowe sprawdziany dostarczą szans na poszerzenie świadomości dotyczącej szerszej rzeczywistości. Cała ludzkość będzie podejmować wiele istotnych wyborów, które określą charakter świata, którego nową wersję będziecie zamieszkiwać po zimowym przesileniu roku 2012. Tempo i natężenie przyspieszonej energii mają 3 odmienne fazy, z których każdą zaprojektowano tak, by na poziomie komórkowym dostrajała rozszerzającą się ludzką świadomość, kreując rytm i wzór zabawy nowymi, lekkimi wibracjami. W trakcie przyspieszenia energetycznego okresy oddzielające jeden kryzys od drugiego ulegają skróceniu, a możliwości zrozumienia, iż świat zewnętrzny jest odbiciem wewnętrznej rzeczywistości, rosną w tempie geometrycznym. Przy poszerzonych ramach rzeczywistości za przełom można uznać spotkanie dwóch umysłów na rozdrożu możliwości, skrzyżowanie, na którym rozpoznaje się, gdzie się jest i gdzie się świadomie dokonuje najlepszego z możliwych wyboru celu wędrówki. W 25-leciu energetycznego przyspieszenia jesteście poddawani zmianom wywoływanym miarowym, umiarkowanym wzrostem kosmicznego promieniowania, które towarzyszy Wam w aklimatyzacji i dostosowaniu się do kapitalnej przemiany świadomości, po którą tutaj przybyliście. Być może zastanawiasz się nad sensem i celem tego energetycznego przyspieszenia. Przecież doprowadza ono ludzi do szaleństwa.
Może pytasz, dlaczego ludzkie życie jest tak dalece kontrolowane przez innych? Faktycznym celem przyspieszenia jest nauczenie ludzi i wszystkich innych jego uczestników wprowadzenia w życie kosmicznego prawa obalenia tyranii destrukcyjnych zachowań. Starożytni zrozumieli istnienie praw rządzących zarówno wszechświatem, jak i wielowszechświatem i pojęli, że wszystko, co jest, jest silnie powiązane z działaniami w niebiosach. Jedno z tych podstawowych praw brzmi: myśl tworzy rzeczywistość. Kiedy wszystko wokół nabiera tempa, powyższa nauka staje się oczywista. Wszystkie myśli materializują się coraz szybciej. Kiedy nurt energii przyspiesza w harmonii z siłami wewnętrznymi i zewnętrznymi, działa naturalny wewnętrzny proces wspomagający przyjmowanie energetycznych zmian. Wybrałeś pobyt tutaj w czasie, gdy myśli będą rozpoznawane jako narzędzia tworzenia i manifestowania się rzeczywistości w kształtach, by zakotwiczyć w tej rzeczywistości wiedzę, że jesteś duchową istotą, istotą w pełni kierującą swoim życiem. Możliwość powiedzenia wszem i wobec: tak, byłem tam i przeżyłem to. Udało mi się, zacząłem planować moje życie zgodnie z moimi najlepiej pomyślanymi zamiarami. To godne podziwu osiągnięcie w duchowym CV. W czasach przyspieszonego strumienia energii wszystko nabiera pędu i manifestuje się z o wiele większą prędkością. Kosmiczne zrównanie, ustawienie w linii prostej do galaktycznego centrum, umożliwia potężną transmisję energii, które wpływają na wszystko, co znajduje się na Ziemi. Ich supernatężenie nieprzerwanie wnika w waszą rzeczywistość, przyspieszając jej tok, przez co musisz być o wiele bardziej świadom swoich myśli oraz wysyłanych osobiście informacji. Pamiętaj, że twoje myśli są emitowane w formie energii o określonych częstotliwościach. Energie pracują jak udomowiony gołąb. Nauczone są dostarczać wiadomości, myśli i dosłownie wylatują z umysłów, aby połączyć się z tym, o czym myślicie, cokolwiek by to nie było. W czasach przyspieszonego strumienia energii wszystko nabiera tempa i manifestuje się z o wiele większą prędkością zrozumienie kosmicznych praw. Manifestacji jest kluczem do wszechświata. Jeśli będziesz świadom swoich myśli, wiedząc, że otrzymujesz to, na czym się koncentrujesz, zaczniesz świadomie tworzyć na poziomie idei swoją wymarzoną wersję życia w rzeczywistości. Lecz jeśli przez przypadek uwierzysz w to, co ci się sprzedaje w ramach wszechobecnej kontroli myśli za pomocą mediów, podążysz za gotowym programem i będziesz wykorzystywany. W czasach przyspieszenia musisz myśleć i wszystko kwestionować. Musisz chcieć wyczuwać swoją życiową drogę, dążąc do określenia licznych warstw prawdy, które określają twoją rzeczywistość. W pierwszej fazie przemian, czyli od 1987 do 1996, poziom energii kosmicznej docierającej do Ziemi przyspieszył proporcjonalnie rocznie o 10 razy, stopniowo cicho nabierając rozpędu i subtelnie zmieniając życie każdego z was. Spójrz przez moment wstecz, na rok 1987. Gdzie wtedy mieszkałeś? Co cię zajmowało? Co działo się w twoim życiu? Jak bardzo byłeś zajęty? W którym miejscu drogi swych duchowych poszukiwań wtedy byłeś? Kim byłeś i co zaprzątało wtedy twoje myśli i jak pojmowałeś świat? Początkowo na przyspieszający strumień energii zareagowała i odpowiedziała względnie mała liczba osób na całej planecie. Stosunkowo niewielu poczuło i podłączyło się do strumienia nowo przybywającej fali kosmicznej energii i świetlnych częstotliwości. Zaszły liczne zmiany, które można uznać za wpływające na ludzkie życie. Oprócz zwykłych, codziennych czynności, umysł przyjął delikatny siew nowego poziomu świadomości. Planetarna świadomość wyczuła początki głębokich zmian i w odpowiedzi sięgnęła po nie niczym nowonarodzony cielaczek.
jeszcze chwiejny i zamroczony, a już gotów do życia. Pierwsze 10 lat przyspieszonej energii zapoczątkowało stały, stopniowy rozwój przytomności masowej, ogólnej świadomości ludzi. Poszerzająca się świadomość sprowokowała pojawienie się nowych i ujawnienie istniejących już interpretacji, a informacja stała się towarem cennym oraz niezastąpionym. Kiedy tempo rosło, wolny i konsekwentny rozwój internetu odzwierciedlił powstawanie połączeń na innych poziomach. Nowe technologie stały się odbiciem przyspieszonej energii tych czasów. Choć ludzkie interpretacje i oczekiwania co do tego, co się działo, bywały naiwne, to od samego początku towarzyszyło im przeprogramowane podniecenie. W wielu zaczynały dopiero się budzić zmysły psychiczne oraz nowe umiejętności percepcyjne, a duchowy idealizm czasami przewyższał praktyczność, jeśli chodzi o popularność. Jednak wraz z ujawnieniem coraz większej liczby informacji dotyczących prawdziwego stanu spraw o charakterze ogólnoświatowym, a szczególnie długotrwałej manipulacji wiarą i przekonaniami na temat ukrytych kosmicznych powiązań, bańka niewinności pękła, uwalniając szerszy punkt widzenia na rzeczywistość, co z kolei skłaniało podjęcie o wiele szerszej perspektywy postrzegania własnego miejsca w kosmosie. Z wielką konsekwencją, niczym bogata, majestatyczna, jesienna przemiana listowia, miliony ludzi zaczęły powoli uświadamiać sobie, że żyją w czasie niewiarygodnych zmian, w których skład wchodzi najprawdopodobniej niepojęte mnóstwo planów i zamiarów. W drugiej fazie przyspieszenia, czyli w latach 1997-2006, stukrotny roczny przyrost energii stukrotnie potęgował każde doświadczenie jeszcze intensywniej. Kiedy wzrasta natężenie energii i za wieloma sprawami trzeba nadążyć, ludzie zachwycają się nowinkami technicznymi, które mają służyć złagodzeniu narastającej presji. Niektórzy mogą jednak twierdzić, że innowacje te mają służyć osiągnięciu kontroli nad chaosem. Nieustannie nurzają się w elektronicznym bulgocie, który zarządza ich wibracjami. W okresie tym rodzi się wielki mętlik i nieporozumienie w kwestii rozpoznawania priorytetów i spraw naprawdę ważnych. Z biegiem czasu ci, których umysły są mądre, coraz wyraźniej dostrzegać będą, że ich myśli bardzo szybko przejawiają się w rzeczywistości. Na koniec wszyscy staną w obliczu niecodziennej kontroli rzeczywistości przez własny stan rzeczy, gdyż pojawią się nowe życiowe priorytety z wyboru lub z braku wyboru. W tym czasie miliardy ludzi zaczną sobie uświadamiać, że nic nie jest dokładnie takie, jak się wydaje, a taka myśl będzie inicjacją samą w sobie i jednym z wielkich sprawdzianów tych czasów. Kiedy na arenie świata rośnie liczba burzliwych wydarzeń, nakreślona zostanie niewidzialna linia, a poglądy ludzi na całym świecie ulegną polaryzacji, ponieważ ludzie zaczną zajmować określone stanowiska i stawać po określonej stronie w ożywionych debatach dotyczących kwestii wolności i wartości życia. Odmowa będzie wyborem tych, którzy trwają w ignorancji na przekór powszechnie dostępnej wiedzy. Budzi się nowy poziom myślenia, ponieważ pionierskie umysły dążą do otwarcia przejścia na nowej granicy nieograniczonych możliwości. Ponieważ kwestie wojny i pokoju nabierają znaczenia, ludzie doznawać będą głębokich olśnień. Komu ufać? Zaczną rozpoznawać wartość swej intuicji w procesie decyzyjnym. W tych latach narodzi się także głęboka nowa wiedza, gdyż kulę ziemską ożywia imponujących rozmiarów przebudzenie. Wyjątkowe wręcz koncepcje elektryzują i wskrzeszają ludzkiego ducha, oferują wielu ludziom poczucie samoumocnienia i ulgi w życiu. Nowe idee wydają się pojawiać i żyć niezależnie jako zbieżność lub jak rzeki łączące się po szybkiej wiosennej odwilży. Ale nadal pośrodku tego wszystkiego nikt nie ma pewności co do tego, co się właściwie tutaj dzieje.
Z początkiem roku 2007 rozpoczyna się trzecia, ostatnia faza. Nowy, wielki, trzeci skok natężenia. W tym i w kolejnych 5 latach energia przyspieszy rocznie 100 tysięcy razy, w zasadzie wypychając wszystkich na orbitę. Ostatnie 5 lat nanosekundy to okres nieprzewidywalny, jeśli chodzi o Waszą odpowiedź na ukryte dotąd warstwy prawdy, a nieuchronnie wyjdą one na jaw. Z każdą mijającą chwilą Twoja moc rośnie. Czy pozwolisz, aby przepłynęła Ci ona przez palce, czy wykorzystasz swoje osobiste zwycięstwo i dodasz do treści zapisywanej w kronikach czasu? Masz teraz możliwość wyboru spośród niezliczonej liczby kierunków, a wyniki Twoich działań będą determinowane jedynie przez stopień rozwoju Twojej świadomości oraz wybór wartości, które zechcesz pielęgnować. Z szerszej perspektywy wygląda to tak, jakby cały świat musiał ulec samoprzekształceniu, aby przejść przez ucho igielne. Cały 25-letni okres jest czasem przygotowywania się na ogromne solarne zrównanie z galaktycznym centrum, co stanie się w trakcie zimowego przesilenia 2012 roku. Wszystko może wydarzyć się w tym skrzyżowaniu dróg czasu. Galaktyczne centrum reprezentuje prawdę i wyróżnia się jako pierwotne źródło informacji dla całej galaktyki. Linowe zrównanie planet z jego lokalizacją służy pobudzeniu istot ludzkich do urzeczywistnienia wyjątkowego stanu spotęgowanej kreatywności, jak również do zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości. A wszystko to za pomocą przekazu ogromnych ilości energii i informacji. Każdy może ożywić wrodzoną możliwość przebudzenia się i doświadczenia życia na innej, bardziej rozległej płaszczyźnie. Możesz zapytać, czy to możliwe, aby pojedyncze osoby mogły zmieniać bieg swojego życia? Twoje wierzenia i wartości określają rodzaj Twoich doświadczeń, lecz masz swobodę oraz wolną wolę, by móc zmieniać życie i ścieżki, przez nie wskazywane, kiedy tylko zechcesz. Sam określasz siebie w tej rzeczywistości, sam określasz rodzaj własnej reakcji na swoje przeżycia. Na podstawie własnych szacunków i ocen możesz zatem wysunąć się na czoło grupy lub stać cicho w kąciku. Wchodząc w trójwymiarową rzeczywistość, niesiesz zakodowany w komórkach swego ciała wzorzec, tożsamość, którą można wyczytać z mapy założenia planet w momencie urodzin. Imię, grupa krwi, pole energetyczne dają określony zarys Twojej osobowości i potencjału osiągnięć w danym okresie życia. Zarys ten obejmuje Twoje talenty i umiejętności, lecz w żaden sposób nie ogranicza Twojego potencjału. Jest raczej zbiorem narzędzi, odpowiednio dobranych do tożsamości. Wolna wola umożliwia Ci zawsze swobodny wybór z całego spektrum możliwości. Inne prawdopodobne wersje Ciebie przeżywają każdy inny możliwy wybór, którego kiedykolwiek dokonałeś. Polegasz na obecnej rzeczywistości, ponieważ jest odbiciem Twoich własnych obecnych przekonań oraz stanu umysłu. Twoje życie i Twoja rzeczywistość mogą być zarówno przewidywalne w kategoriach energii, które wpływają na Ciebie i Twoje czasy, jak i nieprzewidywalne w kategoriach Twoich reakcji i odpowiedzi na energię. Każdy może ożywić wewnętrzną możliwość przebudzenia się i doświadczenia życia z innej, bardziej rozległej perspektywy, gdyż siły i subtelne kosmiczne energie wpływają na Was już na poziomie subatomowym, mogąc inicjować nowy wgląd oraz nowe przeczucia wiodące ku zmianie kursu, według jakiego aktualnie toczy się Wasze życie. Istnienie poddawane jest koniecznemu, okresowemu, jeśli wyobrażasz sobie czas i przestrzeń, kreowaniu możliwości i sprzątaniu swojego rodzaju gruzu. Możesz pomyśleć o gruzie w kategoriach fizycznych, my jednak mówimy tu o gruzie energetycznym, a szczególnie o częstotliwościach niższych wibracji, które napełniły ludzi fałszywymi programami na życie, dotykając środowiska ludzkiego świata zewnętrznego i wewnętrznego.
Uzdrowienie wzdłuż linii czasu jest konieczne dla wyprostowania energetycznej plątaniny energii psychicznej i emocjonalnej w niciach DNA. Uważany za pusty śmieć fragment DNA jest w rzeczywistości magazynem istotnych zapisów i kluczowych informacji. Ludzkie DNA zawiera własną sieć informacyjną dotyczącą linii przodków każdego człowieka. Ciało ludzkie jest dokładnie zaprojektowanym narzędziem w pełni zdolnym do przechowywania ogromnego kolażu obrazów, wdrukowań i osobistych wrażeń. Są one dokładnie, chwila po chwili, zapisywane i przechowywane na poziomie komórkowym. Przez to gromadzi się ogromna ilość tak zwanych wpływów poznawczych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie za pomocą naturalnego, psychicznego wpływu telepatii więzów krwi. Wszystkie rodziny łączą wewnętrznie silne psychiczne związki wynikające ze wspólnoty informacji i wzajemnej znajomości oraz zażyłości zawartej we krwi. Wasze komórki nieustannie komunikują stan waszego umysłu, waszej genetycznej rodzinie na wszystkich ścieżkach czasu. Kiedy sięgniesz umysłem wstecz do życia swoich przodków, aby przemyśleć szeroki wachlarz spostrzeżeń i doświadczeń zakodowany przez nich w twoim DNA, napotkasz wiele ciekawych pytań. Przez kilka chwil skoncentruj uwagę na swoim oddechu. Stwórz głęboki, uspokajający, rytmiczny przepływ energii życiowej płynącej w twoim ciele, a sięgającej głęboko do subatomowych warstw twoich komórek. Wyobraź sobie wirujące złote spiralki energii, tańczące wewnątrz oraz wokół komórek twojego ciała, łączące się w drobne cząsteczki i fale, o olśniewającym, pełnym blasku kolorze, tworzące płynne, geometryczne kształty oraz śpiewające wysublimowanym, kojącym dźwiękiem. A teraz zapragnij, aby oddychając otworzyć własną osobistą linię czasu, czasolinię. Oddechem włącz tę myśl w trwający w komórkach taniec. Rozluźnij się i ciesz się tą chwilą. Wyobrażaj sobie, że twoi przodkowie kolejno stają przed tobą. Przybywają na walne zgromadzenie członków linii krwi w odpowiedzi na twoje zaproszenie. Każdy z członków twojej wielkiej rodziny ubrany jest inaczej. Będą do siebie kolejno podchodzić. Każdy spojrzy ci głęboko w oczy. Każdy objawi ci swoje radości i smutki, emocjonujące odkrycia i ponure rozczarowania, z jakich składało się życie twoich przodków. Przyjmuj te obrazy i symbole jako część rodzinnego spadku. Upewnij się, że z wdzięcznością przyjmujesz wszystko, co jest ci pokazywane. Kiedy spotkanie dobiegnie końca, kontempluj ten obfity zbiór doświadczeń i twórczych umiejętności wpisanych w twoją istotę. Potężne, leczące ból i rozdzielenie energii są właśnie teraz przekazywane na Ziemię wprost z galaktycznego centrum. Okres od roku 1987 do 2012 lub też nanosekunda w kronikach czasu wymaga ponownego połączenia się z mocą źródła, mocą galaktycznego centrum albo też złonem matki. Przez przejęcie odpowiedzialności za oczyszczenie się ze złogów negatywnego energetycznego gruzu blokującego waszą rzeczywistość. Nanosekunda dotyczy ostatecznej możliwości doświadczenia wyższych stanów świadomości w celu poznania, kim naprawdę jesteście. Czasem taki ogromny złóg nieprzetworzonej energii zaciemnia jasność niezbędną do ponownego połączenia się z własną głęboką wewnętrzną mądrością.
kiedy zapasy zakodowanych w DNA informacji dotyczą bólu i rozdzielenia i zawierają mocne przekonanie bycia ofiarą i wiarę w bezsilność, należy koniecznie przekształcić uznawane za przeszłe, lecz mające moc same w sobie sposoby postrzegania. Można tego dokonać za pomocą zrozumienia ich celu. Niesamowite znaczenie dla takiego uzdrowienia mają wydarzenia i doświadczenia wynikające z przekonań zakodowanych w DNA, a opartych o lęki. Jeśli znaczenie oraz cel doświadczenia nie zostaną zrozumiane, to, jak mówi przysłowie, historia się powtórzy, bo lubi, czyli historia się lubi powtarzać. Rozległa, wielowymiarowa w swym charakterze okazja do oczyszczenia i uzdrowienia skażonych energii to niezwykle rzadkie wydarzenie w całej galaktyce. Kiedy taka unikalna, uzdrawiająca okazja ma się wydarzyć w danym miejscu, pojawia się w nim także przeogromna różnorodność energii przywabionych przez rozmaite połączenia. Zastrzyki kosmicznego promieniowania kierowane są tak, aby przyspieszyć tempo podróży dominującego rodzaju energii w określone miejsce. Zatem okresy przyspieszonej energii z zasady tworzą stan nadrzędnej, wyjątkowej reewaluacji, po którym następuje ustalenie nowych priorytetów dla rozwoju tego, co jest najważniejsze na wszystkich poziomach. Wszystkich uczestników zdarzenia motywuje silne pragnienie przekształcenia swojej świadomości w inną, z o wiele wyższym poziomem przytomności. Czasy uzdrawiania polegają zawsze na ponownym połączeniu fragmentów z ich wspanialszą całością za pomocą ożywienia ducha na drodze przejęcia odpowiedzialności za bycie współtwórcą rzeczywistości. Potężne, leczące ból i rozdzielenie energii są właśnie teraz przekazywane na Ziemię wprost z galaktycznego centrum. Otaczają i przenikają ludzkie ciała oraz jednoczą się z Wami. Uzdrawiająca energia przenika całą przestrzeń kosmiczną, wnikając w Wasz świat pod postacią promieni słonecznych. Koronalne wyrzuty masy przechwytują jej transmisję z galaktycznego centrum, by potem cisnąć je w Wasz obszar czasu i przestrzeni. Aby żyć i prosperować w tych nacechowanych energetycznym przyspieszeniem czasach, musisz tę energię wcielić, musisz się z nią połączyć. Musi do Ciebie pasować i współdziałać, jak oprogramowanie w komputerze musi Ci leżeć jak ulał. Wszystko, co ją blokuje i nie pozwala jej przenikać przez Ciebie i Twoje środowisko, stanie się widocznie objawione. Trzeba się będzie z tym uporać tak, jak z każdą inną przeszkodą. Usunąć ją z drogi, by nie zakłócała procesu Twojej osobistej przemiany. Otwarcie czakr i zezwolenie na przepływ kosmicznych energii przez ciało całkowicie odświeży Twojego ducha oraz doda mocy Twojemu życiu. Fale pulsujących energii są napędową siłą kosmosu. Choć może Ci się wydawać, że istniejesz w formie stałej, to tak naprawdę jesteś stworzony z drgających energii, które wnikają i przenikają Twoje ciało niczym roztańczone fale światła. Struktura ludzkiego istnienia, Wasz skład jest o wiele bardziej okazały niż sądzisz. Drzwi, które znasz jako czakry, a które służą jako niefizyczne bramy prowadzące w głąb pola tożsamości, pozwalają, aby subtelne siły energetyczne, jak energia eteru lub też chi, lub kosmiczne promieniowanie wprowadzały albo wyprowadzały fizyczne i niefizyczne wersje ciała. Istnieje 7 głównych centralnych bram skojarzonych z ciałem fizycznym oraz 5 istniejących poza jego fizycznym kształtem, a przedłużających indywidualną tożsamość przez podłączenie do sieci istnienia, wiodące w najdalsze otchłanie kosmosu.
Siedem czakr ciała fizycznego odpowiada siedmiu gruczołom układu hormonalnego, który kieruje wielką wewnętrzną farmakopeą enzymów i hormonów oraz zarządza skomplikowaną inteligencją chemiczną. Ta z kolei, wespół z układem nerwowym, współorganizuje wiele funkcji ciała. Każda czakra działa jako ośrodek inteligencji, służy przetworzeniu kosmicznej energii w świat materii fizycznej. Czakry można przedstawić jako wirujący kalejdoskop koloru, światła, symboli i dźwięku. Lekcje, które niesie ze sobą życie, dotyczą określonego obszaru uwagi i rozwoju, związanego z kolei z każdym z tych ośrodków energetycznych. Cała atmosfera ożywiona jest ożywczą siłą energii i jeśli Twoje czakry są otwarte, ta energia będzie przez nie wpływać i wypływać, wspomagając Twoją twórczość mentalną, emocjonalną, równowagę, zdrowie fizyczne oraz odnowę duchową. Twoje przekonania i nastawienia oraz własna interpretacja życia to czynniki, które określają stopień otwarcia albo zamknięcia bram. Lęk powoduje ich kurczenie, podczas gdy oddech, piękno, miłość, śmiech poszerzają je. Otwarcie czakr wymaga zafundowania swojemu wewnętrznemu domowi dokładnych wiosennych porządków. Energia, która płynie przez Twoje ciało, wydobędzie na światło dzienne te ukryte kwestie, które przejęły nad Twoim życiem kontrolę. Mimo że zetknięcie się z tymi głęboko ukrytymi wewnętrznymi przekonaniami może stanowić spore wyzwanie, to przynosi ono także uwolnienie się od krępujących ograniczeń. Nie ma zatem lepszego czasu niż obecnie, aby to właśnie wykonać. Otwarcie czakr i zgoda na to, by wypełnione wiedzą i informacjami kosmiczne energie wpływały w głąb Twojego ciała jak świeży, chłodny strumień kryształowo czystej, tętniącej życiem wody, który ostatecznie odświeża ducha i umocni Twe życie, pozwoli Ci w pełni dotknąć praw tego kosmosu i tego czasu. Pierwsza czakra, czakra podstawy, mieści się u podstawy kręgosłupa i jest domem energii przypominającej ognistego węża, zwanej energią kundalini. Jest ośrodkiem mocy, który oferuje podstawowe, obowiązkowe lekcje na temat Waszej tożsamości i przetrwania. Ludzie potrafią spędzać całe życie borykając się z treściami lekcji opartych o nauki kojarzenia z tym ośrodkiem. Pokaźne konta w banku oraz wysokie stanowiska społeczne mogą się przydać, ale tak naprawdę Twoja tożsamość określa to, jaki lub jaka jesteś, jakie związki z rodziną i przyjaciółmi tworzysz, jak i jakie cechy sobie i w sobie uosabiasz. Kiedy darzysz się sam zaufaniem i miłością, pozwalasz energii wnikać w Ciebie właśnie pierwszą czakrą, co poprawia Twoje poczucie własnej wartości oraz przekształca pierwotny lęk przed przeżyciem w ciele fizycznym. Opanowanie energii pierwszej czakry wymaga ugruntowania osobistej odpowiedzialności za życie. Pojęcie lekcji odpowiadających tematyce każdej z czakr otwiera drogę kosmicznym energiom, umożliwiając ich połączenie ze wszystkimi ośrodkami, co z kolei łączy Cię z siecią istnienia. Czakra druga jest bramą Twojej seksualności i kreatywności. Także i w tym ośrodku ludzie spędzają większą część swojego życia, zmagając się z przyswojeniem nauk udzielanych przez silnie oddziałujące tu energie. Każdy doświadcza żywiołowej siły energii seksu, lecz bardzo niewielu ludzi pojmuje głębię psychicznej i fizycznej wymiany, która zachodzi podczas zbliżenia. Ekspresja seksualna dostarcza lekcji i doświadczeń mówiących o pasji i przyjemności. Łączy Was z przodkami i jest ośrodkiem budowy rodziny.
Twoja druga czakra służy jako otwór, przez który częstotliwości cechujące tożsamość twoją i partnera łączą się i twórczo przeplatają. Zasadniczo w chwilach zbliżenia seksualnego pobierasz pole energetyczne drugiej osoby. Jeśli towarzyszy temu jakiekolwiek oszustwo albo brak miłości, seks może dawać ci poczucie fizycznego, emocjonalnego czy mentalnego kaca, a nawet powodować osłabienie fizyczne. Seks uprawiany z miłością i z szacunkiem, dzięki błogim rozkoszom, może wnieść cię do tajemnic kosmosu. Wszyscy stajecie więc przed wyzwaniem nauczenia się poszanowania dla energii seksualnej. Będąc w stanie nieustannego lęku dotyczącego kwestii własnego przetrwania i własnej seksualności, utkniecie w korku. Będziecie przerabiać w kółko i w kółko te same lekcje dwóch niższych czakr. Ponieważ druga czakra emanuje mocą życia, to właśnie tutaj bezcielesne istoty najczęściej przywiązują się do ciała fizycznego. Te niefizyczne energie będą się potem karmić energią, której boisz się posiadać, co z kolei zablokuje jej wędrówkę wzwyż kręgosłupa w celu połączenia niższych czakr z pozostałymi. Pełne otwarcie drugiej czakry wymaga od ciebie szacunku dla własnej zdolności do sprowadzania życia na ziemię oraz przyjęcia odpowiedzialności za aktywność seksualną. Ludzka tożsamość seksualna daje wam w fizycznej rzeczywistości moc budowania mostów miłości i duchowej świadomości łączących świat fizyczny i niefizyczny. Trzecia czakra, inaczej czakra splotu słonecznego, działa jako ośrodek odczuwania, intuicji i siły woli, niczym taki mózg w brzuchu. Dostrojenie do czynności i rozmyślań tego ośrodka ma podstawowe znaczenie w podejmowaniu decyzji, a to dlatego, że twoje ciało jest bankiem wewnętrznej wiedzy o życiu i o wydarzeniach tego świata i światów leżących poza nim. Musisz nauczyć się zwracać uwagę na swoje ciało oraz uznawać uczucia rejestrowane przez jego wnętrze. Rozpoznanie celu i funkcji trzeciej czakry pomoże szybko pojąć subtelne niuanse większości sytuacji, o ile honorujesz swoje uczucia i widzisz w nich cenne źródło dostrzegania rzeczywistości. Ośrodek serca, czyli czwarta z czakr, mieści się pośrodku ciała fizycznego i lekcjami na temat inteligencji i emocjonalnej równoważy wszystkie pozostałe czakry zlokalizowane i wyżej, i poniżej. Ośrodek ten pozwala na całkowite odcięcie się od życia albo na pełen rozkwit z wykorzystaniem współczucia. Jest to miejsce, dzięki któremu możesz poznać w innej osobie wersję samego siebie. Współczucie należy do bardzo wyrafinowanych osiągnięć emocjonalnych, które otwierają wasze ciało i łączą je z kosmosem na głęboko duchowym poziomie. Czasami otwarcie serca może być doświadczeniem przerażającym. Można odczuć coś na kształt utraty samokontroli, z sercem otwartym na oścież, tonąc wręcz w pełnych emfazy informacjach. Ten ośrodek wielkiej wiedzy może dostarczyć wrażeń zarówno przytłaczających, jak i upojnych. Mówi się, że sercem rządzi miłość i jest tak naprawdę prawdziwy sprawdzian oferowany przez życie na ziemi, to możliwość przekazania wszystkich doświadczeń za pomocą czakry serca przy całkowitym wyzbyciu się osądów i uznaniu cudownej różnorodności życia. Dlatego też często czakra serca blokowana jest kultywowanym lękiem, który warunkuje ludzką nieufność wobec owego potężnego psychicznego połączenia. Zamknięte serce pozwala łatwiej ranić i oszukiwać innych, ponieważ połączenie z całym życiem uległo upośledzeniu. Szczególnie ważne
dla otwarcia ośrodka serca są uczucia wdzięczności i uznania dla piękna życia. Manipulowanie prawdą jest możliwe tylko przy jednoczesnym lęku wobec własnej mocy. Czakra piąta, inaczej czakra gardła, to miejsce najważniejsze, ponieważ właśnie stąd czerpiesz twórczą moc mowy, pozwalającą wyrazić i wprowadzić w życie myśli i emocje. W tym ośrodku uczysz się lekcji dotyczącej mocy słów. Poprzez wypowiadanie prawdy i wyrażanie swych pomysłów i idei. Dla utrzymania otwarcia tej czakry ważne jest rozluźnienie i swobodna pozycja dolnej szczęki, co ułatwia przepływ pełnego wdzięku strumienia i komunikacji. Zaciśnięta szczęka oznacza ukrytą potrzebę kontroli, naturalnego strumienia ekspresji. Kluczem do czakry gardła jest oddech. Koncentracja uwagi na kolejnych czakrach i miarowy oddech połączony ze wsłuchiwaniem się w dźwięk wiatru w jaskini, w tyle gardła, otworzy Twoje czakry na o wiele większą świadomość postrzegawczą. Lekcje piątej czakry mówią o uwolnieniu się od wątpliwości i wewnętrznych zmartwień związanych z potencjalną krytyką czy potępieniem za otwarte wypowiedzenie swojego zdania. Manipulować prawdą można tylko wtedy, gdy sami boicie się swojej własnej mocy. Czakra szósta, znana jako trzecie oko, umieszczona jest na łuku brwiowym między oczami. Ośrodek ten ma wpływ na bardzo złożony proces chemiczny szyszynki i służy jako narzędzie otwierania świadomości na czas równoległy. Trzecie oko to brama wiodąca ku rzeczywistości niefizycznej. To bezcenne drzwi do innych światów. Nieograniczone źródło wiedzy. Ten ośrodek łączy się z doświadczeniem głęboko wyostrzonego postrzegania, a lekcje z nim związane obejmują pokonanie lęku przed poznawaniem tego, co postrzegają Twoje wyostrzone zmysły i co pozwala dopasować Ci się do tajemnic wyjawianych na drodze rozwoju wewnętrznego. Szczyt ludzkiej głowy mieści siódmą czakrę, tak zwaną czakrę korony. Ten dynamiczny ośrodek łączy fizyczny układ nerwowy z umysłem kosmicznym. Wasz układ nerwowy kontroluje i koordynuje wszystkie organy struktury ciała, służąc jako odbiornik radiowy wewnętrznych i zewnętrznych sygnałów. W gruncie rzeczy czakra ta rozciąga się od waszego mózgu w eter za pomocą zwiewnych wstęg złotych nici, kodowanych światłem włókien, łącząc was z innymi warstwami rzeczywistości. Lekcje związane z tym ośrodkiem są wieloaspektowe. Zasadniczo dotyczą one utrzymania najwyższej równowagi prawości, której wymagają podróże pomiędzy rzeczywistością fizyczną i niefizyczną. Każdy ośrodek energetyczny działa w harmonii z pozostałymi, a otwarcie umysłu i serca na rozważenie większych możliwości dodaje natychmiast przestrzeni umożliwiającej tętniącym energią kosmicznym wniknięcie w Twoje ciało i umocnienie Twojego życia. Na zewnątrz ludzkiego ciała, daleko poza jego fizycznym kształtem, istnieje pięć dodatkowych ośrodków energetycznych. Te kosmiczne czakry, podobnie jak siedem czakr ciała, to tętniące kalejdoskopowe wiry koloru, światła, symboli i dźwięku i służą do postrzegania tego, kim jesteś w stosunku do całości istnienia. Do nawigacji i eksploracji czakr kosmicznych niezbędna jest twórcza wyobraźnia. Koncepcje miast, krain i narodów służą jako wyobrażeniowe identyfikatory, pozwalające ukształtować struktury ziemskiej rzeczywistości. Mapy definiują rzeczywistość, ale same nią nie są. Nie można spędzić nocy w innej części kraju, jedynie wskazując na nią palcem na mapę. Bez map i oznaczeń, jednak nie bylibyście w stanie rozróżnić miejsc. Podobnie do badania miejsc, które wydają się znajdować poza Twym zasięgiem, przydaje się też twórcza energia. Generalnie, na ziemi podziwiacie kwiaty i doceniacie ich pełne przepychu piękno. Ekscytują Was, zachwycają i mają w sobie potężną energię życia.
otwierają wasze czakry i często używa się ich jako symboli waszych najgłębszych uczuć i sentymentów. Porównywanie kosmicznych, wielowymiarowych czakr do poszczególnych kwiatów da ci obraz, który możesz wykorzystać do badania licznych niefizycznych aspektów swojej tożsamości. Czakra ósma mieści się zazwyczaj od około 30,5 cm do około 92 cm nad ciałem fizycznym i kojarzy się z lilią. Ten portal w kształcie trąbki przenosi energię do pozostałych kosmicznych czakr, stopniowo przekazując w dół lekkie wibracje i niczym przez lejek kierując ich wiedzę ku wielu warstwom fizycznych i niefizycznych aspektów ciała. Zasadniczo stanowi ona niefizyczne łącze z tożsamością szerszą niż granice twojego fizycznego kształtu. Dziewiąta czakra oferuje ludzkiej świadomości wielką zdolność poruszania się, a jej symbolem jest księżycowy kwiat. Jej funkcja polega na łączeniu was z wszystkim, co dzieje się pomiędzy atmosferą Ziemi a księżycem. W tym także z potężnymi energiami przyciągania, które łączą obie te sfery. Ten ośrodek energetyczny dostarcza ci perspektywy Ziemi z przestrzeni kosmicznej oraz poszerza twoje postrzeganie w relacji do tego miejsca z kosmicznym planem życia. Dzięki niemu możesz badać czasolinie Ziemi, w których raz po raz żyjesz, a w które wpadasz niczym skoczek na trampolinie góra-dół, 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 raz uczestnicząc, innym razem obserwując złożone cuda życia. Ośrodek dziesiąty, czakra przedstawiana jako słonecznik i znana pod nazwą czakry słońca albo czakry solarnej, poszerza i łączy waszą świadomość z każdym miejscem waszego układu słonecznego, od słońca do Plutona itd. Słońce uważane jest za zarządcę czy wojewodę waszego układu. Podtrzymuje i odżywia życie, dostarczając niezbędnych częstotliwości świetlnych, które przekazują życiodajną energię i informacje. Ośrodek słonecznika jest też niezwykle mobilny. Wykorzystuje słońce jako punkt centralny i rozpoznaje kosmiczne informacje jako źródło twojej rozwijającej się wiedzy. Na przestrzeni czasu ludzie zrównali liniowo swoją świadomość ze Słońcem, aby otrzymywać inspiracje i nowe idee oraz zdobywać informacje. Czasem nawet ukrywali się przed Słońcem, wierząc, że może ono z pomocą swoich promieni czytać w ludzkich myślach. Jeśli dążyli do zachowania jakichś czynów w tajemnicy przed innymi, tak by nikt ich nie poznał, działali nocą. Przenosząc czakrę galaktyczną w dowolne miejsce na terenie Drogi Mlecznej, twa świadomość jest zdolna zbadać całą galaktykę. Jedenastą czakrą jest czakra galaktyczna. Najlepiej przedstawia ją czerwona róża, kwiat najbardziej przez ludzi ulubiony i znany na Ziemi jako symbol i wyraz miłości. Przenosząc czakrę galaktyczną w dowolne miejsce na terenie Drogi Mlecznej, twoja świadomość jest zdolna zbadać całą galaktykę, ale ostatecznie czakra serca przywoła cię do domu, miejsca urodzenia wszystkiego, co przyszło i przeszło przez ów portal tworzenia do galaktycznego centrum. Połączenie się z inteligencją galaktyki otworzy twoją świadomość na pojęcie, w jaki sposób działają skupiska światła. Czakra dwunasta łączy istoty ludzkie z rzeczywistościami leżącymi poza waszą własną galaktyką. Rozciąga twoją tożsamość daleko ku rozległym przestworzom wszechświata, uważanego za jedność zawierającą wszelkie istnienie. Czakrę wszechświata najlepiej symbolizuje purpurowy kwiat jeżówki, którego stożek jest matematycznym cudem spirali, będącej przejawem perfekcji proporcji złotego środka jako oczywistego projektu życia. We wszechświecie czas wydaje się cofać. Taka interpretacja wynika z waszego aktualnego sposobu postrzegania i z przekonań na temat światła i czasu. Poprzez rozwój radioastronomii, fotografie odległych rejonów kosmosu odmalowywują wydarzenia, które ujawniły się dawno temu,
dając ci możliwość podglądu zdumiewającej często przeszłości. Dwunasta czakra działa niczym otwarte drzwi, wiodące ku owemu terytorium przeszłości, jak również stanowi intrygujące okno, przez które można badać czas równoległy. Wszechświat jest częścią wszechświata rzeczywistości alternatywnych, czyli wielowszechświata, w którym warstwy istnienia łączy czas równoległy. Aby dopełnić obrazu, dodatkowy trzynasty ośrodek, brama do wielowszechświata, wyraża wszystkie pozostałe czakry. Symboliczne tajemnice wielowszechświata najlepiej oddać przez porównanie do enigmatycznego grzyba, który pojawia się w waszym świecie i znika jakby za sprawą magii. Dla spożywającego ten tajemniczy grzyb może stać się zarówno pożywną i wyśmienitą ucztą, jak i przyczyną końca życia w przypadku nieostrożnych smakoszy. Prawie na pewno może zabrać cię w odległą i ekscytującą podróż ku obszarom leżącym poza ograniczeniami ludzkiej percepcji. Wszystkie te czakry łączą się z nieskończonym źródłem energii, abyś mógł doświadczać i badać subtelne niuanse tworzenia rzeczywistości. Jesteś odpowiedzialny za to, aby cieszyć się i wykorzystywać ten potencjał. A teraz wyobraź sobie, że znowu siedzisz na swojej kamiennej ławce, lecz teraz na niebie świeci księżyc jak dojrzały melon. Swoim połyskującym srebrnym światłem wytycza ścieżkę po otaczającej cię okolicy. Drzewne żabki i cykady wspólnie pracują nad kojącą symfonią melodyjnych, wieczornych dźwięków. Poświęć kilka chwil, aby się do nich dostroić. Rozluźnij kark, oczyść gardło, puść wolno dolną szczękę i rozluźnij język. I wyobraź sobie, że właśnie przełykasz łyżeczkę najlepszego miodu, jakiego kiedykolwiek przyszło ci próbować. Miód słodki, uwodzący nektar natury. Wyobraź sobie, że szczyt twojej głowy i twój kręgosłup unoszone są na delikatnych, złotych niciach. Poczuj swój wyprostowany kręgosłup. Dopasuj ułożenie miednicy tak, aby dokładnie umieścić ją na ławce, niczym cenną alabastrową misę na wspaniałym marmurowym stole. Delikatnie rozchyl usta i biorąc wdech, zauważ i poczuj gładkość oddechu przechodzącego w dół przez nozdrza, krtań i gardło. Wyobraź sobie, jak twój oddech dociera do samego dna płuc, niczym potężna rzeka, spadająca kaskadą z urwiska do siedmiu oddzielnych półek wodospadów. U stóp każdego z wodospadów woda wiruje i kłębi się, niczym nim spadnie dalej, by rozpocząć podróż w jeszcze niższe rejony. Czujesz orzeźwiającą mgiełkę drobinek wody rozbitej o skały i wyczuwasz przepływ energii mocy twojego oddechu. Czujesz piękno życia. Zanurz się kolejno w każdym stawie. Popływaj sobie swawolnie, a potem radośnie wynurz się i połóż na wodzie. Niech cię unosi. Usłysz dźwięk życia i rozkoszuj się gładką, płynną podróżą twojego oddechu, który upiększa twój stan umysłu poczuciem bezpieczeństwa, radości i harmonii. Kierując podróżującym jeszcze głębiej oddechem, wyobraź sobie, że ten sam stan radosnej, łatwej gracji ogarnia jednocześnie wszystkie czakry twojego ciała, począwszy od czubka twojej głowy w dół do czakry podstawy. Wykorzystaj swój skoncentrowany oddech, aby skierować energię do swoich czakr i zagłębiać się w każdą coraz bardziej. Wyobraź sobie wirujące spirale koloru tańczące wokół każdego wiru. Energia oczyszcza dom, wymiata nagromadzone latami pajęczyny. Każda czakra jest odświeżona i błyszcząca.
niczym powoli obracający się kalejdoskop koloru, dźwięku i światła. A teraz skieruj swoją uwagę na stopy i wyślij energetyczny wir pod podeszwy stóp, zakotwicz ją w ziemi. Po chwili zacznij przesuwać wirujące spirale w górę nóg, a potem z powrotem do pierwszej czakry, gdzie wiruje wokół najgłębszego stawu leżącego u podstaw Twojego kręgosłupa. Przenieś wirującą energię dalej, w górę ciała. Zobacz, jak obraca się w każdym kolejnym wirze, uwalniając cały nagromadzony w nim gruz, rozpuszczając blokady i przeszkody. I rób tak, aż dotrzesz do szczytu głowy. Jeśli jakiś ośrodek energetycznej inteligencji opiera się oczyszczaniu i odblokowywaniu, porozmawiaj z nim i zapytaj, dlaczego nie chce oczyszczenia. Skoncentruj się i słuchaj. Jeżeli sytuacja, której się trzymasz, nie jest już dłużej zgodna z Twoim najwyższym dobrem, uznaj funkcję, które pełniła, wyraź wdzięczność i szacunek wobec związanej z nią części Twoich doświadczeń, po czym z miłością zaproś ją do zajęcia wyższego miejsca, którego celem jest Twoja wielowymiarowa tożsamość. Teraz wyobraź sobie świetlisty diadem, spoczywający na szczycie Twojej głowy, promieniujący kosmicznymi wzorami. Twoja twarz jest spokojna, cicha, pełna wiedzy i mądrości. Twoje 5 kosmicznych czakr to mieszanka cudów, tętniących życiem, w szeroko otwartych perspektywach, wspaniale fosforyzujących kolorów, lekko unoszących się kształtów oraz niezrównanie pięknych, zmysłowych dźwięków. Odczuwasz teraz celowość wzorców energetycznych, łączących szczyt Twojej głowy z siecią istnienia, przemierzających rzeczywistości, sięgające daleko dalej poza znany Ci wszechświat, tworzących sklepienia magicznych tajemnic wielowszechświata. Wzory te bez trudu wyłaniają się w tańcu radości jako eteryczne wiry i spirale pełne niezliczonych warstw świeżej, słodkiej energii. Mieszają się w Twoim ciele fizycznym, wnikają i wypływają z wszystkich czakr. Czujesz się super doładowany, super oświecony. Twoja percepcja rozszerza się i sięgasz daleko poza swoje ciało fizyczne. Twój świetlisty diadem działa niczym antena, która ściąga energię przekazywaną z Twoich czakr kosmicznych. Ozdób ten obraz pięknem bezcennych klejnotów w 13 wyjątkowych wzorach światła Twojego własnego projektu. Te układy posłużą Ci za istotne symbole Twojego uczestnictwa w wielkim przedstawieniu przemiany ludzkości. Przypomnij sobie, że bierzesz udział w wielowymiarowej grze, polegającej na zapamiętywaniu i integracji wielu wspomnień. Niech Twoje zamiary i życzenia tego, jak chcesz pokierować kosmicznymi energiami, aby podnieść jakość swojego życia, będą klarowne. A teraz, bezpośrednio przed sobą, zobacz linię wyznaczoną złotą nicią. Wyciągnij dłoń. Dotknij nici, a przeprowadzi Cię z powrotem do obecnej wersji rzeczywistości. Możesz ujrzeć pojawiające się symbole i obrazy, które są wskazówkami i wiadomościami z głębin Twojej istoty na temat ważnych, podstawowych kwestii, leżą w zasięgu ręki. Zachowanie cierpliwości i proste pozwolenie na to, by powoli zapełniały się nimi luki w pamięci i postrzeganiu, tworzy intrygujące wręcz łącze, które może rozwinąć nić rozpoznania pomiędzy Twoją linią genetyczną a innymi żywotami. Nie spiesz się, aby te symbole analizować i nie nalegaj na natychmiastową odpowiedź. Najpierw zrównoważ prawą i lewą półkulę. Obcuj z naturą. Daj ciału i umysłowi trochę czasu na przyjęcie tych odkryć. Ufaj swoim doświadczeniom. Wydarzenia nie są z natury sztywne.
Każde zdarzenie, badane i ponownie odkrywane w czasie równoległym, nabiera znaczenia i formatu. Zawsze proś o ukazanie najwyższego celu każdego zdarzenia, jak również rozwiązań, które daną sytuację uleczą. Przyjęcie odpowiedzialności za swoje kreacje oraz uszanowanie wiedzy swojego ciała to dwie podstawowe wartości, które są potrzebne do przerobienia lekcji przyspieszonej energii. Pamiętaj, przyspieszona energia skraca odstęp czasowy, jaki dzieli myśl od jej manifestacji, wprowadzając na pierwszą linię Twych doświadczeń dokładnie to, na czym się koncentrujesz. Łatwo zatem przewidzieć, że życie wyolbrzymi wszystko, co ma zostać zauważone i zrozumiane, a w idealnym założeniu ludzkość zda sobie sprawę, doświadczając z pierwszej ręki, że to myśli tworzą rzeczywistość. Ci, którzy odmówią zmian oraz zamkną się na poszerzenie świadomości, mogą napotkać wiele trudnych życiowych scenariuszy. Odcinanie się od nowych możliwości osobistego wzrostu i przemiany może powodować, że ludzie czują się obezwładnieni i fizycznie przeciążeni, zmęczeni emocjonalnie, mentalnie i duchowo. W obecnych czasach interesy i działania związane z pracą, rodziną i życiem osiągną nowy pułap znaczeń, a sposób, w jaki zareagujesz na swoje kreacje, będzie prawdziwą demonstracją tego charakteru. Pragnienie stania się bardziej świadomym swoich myśli i nastawień pomoże Ci rozwinąć uwagę, co umożliwi z kolei łatwe skoncentrowanie swoich życiowych zamiarów. Zdarzenia, w których uczestniczysz, wskażą na to wyraźnie. Dokładna wiedza na temat tego, co jest Ci dostępne, jest bardzo ważna, ponieważ zawsze wytwarza silne wibracje w polu energetycznym. Warstwy wielorakich rzeczywistości dzielą z Wami tę samą przestrzeń, wpływając na Wasze trójwymiarowe działania za pomocą rozległej warstwy symboli. Nowe okoliczności wymagają nowych obrazów rzeczywistości. My proponujemy spojrzenie z innej perspektywy na czasy, w których żyjesz, by rozwinąć ludzką wyobraźnię i poszerzyć Wasze horyzonty myślowe na ujawnienie prawdy o wielowymiarowym istnieniu człowieka. Powiązania z wieloma odmiennymi żywotami splatają się w jedną tkaninę, gdy kształty Waszej świadomości porozrzucane w korytarzach czasu odpowiadają na sygnały wyższej świadomości emanującej z aktualnego plastra czasu. Warstwy wielorakich rzeczywistości dzielą z ludźmi tę samą przestrzeń, wpływając na Wasze trójwymiarowe działania za pomocą rozległej wymiany symboli, podczas gdy Wasz świadomy umysł jest najczęściej zupełnie nieświadomy trwającego stanu telepatycznej komunikacji. Wasza forma biologiczna oparta jest o naturalnie wbudowaną ludzką technologię. Jest ona w pełni wyposażona w zdolności intuicyjne i pozazmysłowe, służące dostrzeżeniu wielu aspektów rzeczywistości, która istnieje poza ramami materialistycznej, linearnej perspektywy czasu i przestrzeni. Z ludzkiego punktu widzenia, w świecie materii symbole stanowią podstawowy środek badania i interpretacji życia. Symbole przedstawiają idee, słowa, numery, dźwięki, kolory, znaki, kształty i światła oraz stanowią narzędzie i metody wyrażania informacji i metafor służących zrozumieniu rzeczywistości. Naszym zamiarem jest przedstawienie takich metafor rzeczywistości, które pomogłyby Ci wspiąć się po drabinie świadomości dla zdobycia lepszego punktu widokowego, umożliwiającego ujrzenie celowości 25-lecia transformacji i zmian. Do Ciebie jednak należy to, jak zinterpretujesz te symbole, choć najlepsza rada, jaką możemy dać, to abyś nie tworzył w swoich myślach żadnych scementowanych prefabrykatów. Mogą zamienić się w więzienie. Nanosekunda oferuje Ci nową wiedzę o naturze istnienia, a cała ludzkość stoi przed wyzwaniem przygotować w kształcie fizycznym miejsce na energię.
Energie bez trudu się w nie wślizgną, lecz musisz chcieć zmian, otworzyć umysł na ich przyjęcie i dostosowanie. Transmisje z galaktycznego centrum są dla ludzi jak niewiarygodne zastrzyki energii, która wyzwala głęboko ukryte prawdy i pobudza nowe, ekscytujące poziomy kreatywności. Jej celem jest wspieranie życia, a jej przeznaczeniem odczuwalność i przyswajalność. Jeśli napotka blokadę, zacznie gromadzić się i tworzyć nacisk wewnątrz i wokół zablokowanego obszaru, skupiając się głównie na otwarciu oraz rozplątaniu supła, który tworzy daną zawadę. Kurczowe trzymanie się interpretacji życia opartej o ból, lęk i niepokój nieuchronnie wykreuje w Was jeszcze więcej oporu. Kiedy odrzucasz sprzyjającą Ci zmianę i nie chcesz otworzyć drzwi do samodoskonalenia się, tworzysz blokadę wobec nowego programu energetycznego. Nasilone galaktyczne transmisje są niczym energetyczna burza z piorunami, odświeżają i ożywiają, jeśli są ku temu warunki, lub też niszczą obszary, które nie potrafią przyjąć bogactwa mocy natury i burzy. Galaktycznie ukierunkowana energia posiada ogromną moc umocnienia każdego mieszkańca Ziemi i ma zdolność ogarnięcia Twojej własnej grupowej świadomości Twojej planety jak jednej kosmicznej rodziny. Połączenie się z galaktycznym centrum oznacza połączenie z energią, która karmi, która jest prawdziwa i czuła i ma wolę i jest pełna współczucia. Jest opiekuńcza i nieustająco wspierająca, najwyższa postać bogini galaktyki. Jeśli będziesz umiał albo umiała przyjąć tę energię jako własną, zbliżysz się do wiedzy o tym, kim jesteś. Im częściej będziesz korzystać z programu nowej energii, jakiej dostarcza nanosekunda, tym łatwiej Ci będzie przyjąć do wiadomości istnienie szerszej rzeczywistości. Nowy stosunek do sytuacji pozwoli Ci odkryć wiele nowych rozwiązań. Uczucie odprężenia i spokoju, klarownych intencji, samoakceptacji, miłości oraz radosnej chęci życia pełną piersią to właśnie środowisko, które ona dla Ciebie stworzy. Jeśli jednak uwarunkujesz swoją rzeczywistość zmartwieniami, będziesz tworzyć jeden kłopot za drugim, tak jak w przypadku każdej innej negatywnej ekspresji. Zablokuje to przepływ energii w ciele. Projektowanie zmartwień ma bardzo potężną oraz uporczywą częstotliwość, która łatwo przenosi wiadomości dotyczące oczekiwania wniknięcia problemów. Spróbuj zbadać przyczyny wszelkich blokad stojących na drodze lub spowalniających Twój rozwój i zapytaj siebie, co mnie właściwie tak naprawdę martwi? Czego się tak naprawdę boję zmienić? Czego się tak kurczowo trzymam, choć należałoby się od tego uwolnić? I zauważysz, że są to stare problemy, które wleczesz za sobą z wcielenia na wcielenie, wciąż szukając harmonijnego rozwiązania. Cokolwiek według Ciebie problemy te pokazują, i tak w końcu poznasz ich szerszy obraz. Przyjmij więc wobec tej sytuacji pozycję neutralną i zaakceptuj znaczenie zablokowanej energii, prosząc o jego ujawnienie. Uwolnij się od emocjonalnych więzów i powiązań z wynikiem sytuacji i po prostu pozwól sobie dostrzec ukazywane Ci pełne znaczeń związki i ich pozytywną celowość. Możesz zmieniać wynik, skutek czy rezultat z przeszłości i jego skutki czy efekty w teraźniejszości i przyszłości, patrząc na wydarzenia z innego punktu widzenia. Nowe horyzonty to wyzwolenie z interpretacji, które wcześniej krępowały Twojego ducha. Celem nanosekundy jest oczyszczanie ludzkiego genomu z pełnego uwarunkowań lęku przed własną mocą.
czasach przemian nasilają się i się nasilą konfrontacje pomiędzy ogółem a próbującymi kontrolować wiedzę i cenzurować prawdę. Oszałamiający poziom konsumpcji doświadczany przez ludzkość to dopiero początek kłębka. Coraz więcej ludzi zdobywa się na odwagę mówienia prawdy. Chcą dzielić się nią z innymi, ponieważ potrafią rozpoznać w lęku narzędzie kontroli. Strach to gruz, który blokuje wasz obszar rzeczywistości, który tworzy najbardziej toksyczne dla Ziemi i jej mieszkańców odpady. Lęk gromadzony tysiące, tysięcy lat musi zostać uwolniony i przekształcony. Zbiorowe niepojmowanie charakteru istnienia spowodowało, że ludzie odczuwają wstyd, poczucie winy, smutek, beznadzieję i rozpacz. Dokładnie te emocje, które blokują przepływ witalnej energii oraz wypierają się kosmicznego umysłu. Nierozstrzygnięte problemy gromadzą się z wcielenia na wcielenie. Raz za razem do starych lekcji powstają nowe scenariusze i tak aż do osiągnięcia zrozumienia. Rozgrywające się równolegle w wielu rzeczywistościach misternie utkane dramaty czekają na harmonijne zakończenia. Coraz częściej wydarzenia te nie mają sensu dla przeżywających je, złapanych w nieprzerwaną pętlę powtórek. Ludzie myślą, że zaczęli tracić się zmysły, widząc zakłócenia oraz przeszkody w postaci informacji zwrotnej z innych powiązanych z tym samym problemem linii czasu. W naturalny dla siebie sposób umysł ludzki dąży zawsze ku stanowi zintegrowanej całości. Chce te wpływy zrównoważyć i wypracować rozwiązanie. Ufając ciału, zawsze działa z nim w subtelnej współpracy, nadając mocy ludzkiemu życiu. Współczesna medycyna zachodnia nie obejmuje obszaru leczenia opartego o współpracę ciało-umysł, co skutkuje rozszalałym nadużywaniem leków farmaceutycznych, postrzeganym jako dobre rozwiązanie dla każdej choroby, a w istocie jedynie zaprzeczającym i zaciemniającym wewnętrzną inteligencję ciała. Patrząc z innej perspektywy, ogromny wzrost uzależnienia od farmaceutyków traci sens. Używanie trucizn do rzekomego uzdrawiania ciała. Nadużycie leków w walce z problemami, jakie niesie samo życie, jest znakiem ostrzegawczym, że właśnie dzieje się coś o najwyższym znaczeniu. Ludzie wybierają leki, aby to ostrzeżenie zablokować. Doświadczenie rzeczywistości wielowymiarowych umieszczone jest generalnie poza zestawem powszechnie panujących w waszym świecie przekonań. Zatem wielu ludzi nie zna postaw, dzięki którym mogłoby ten proces zrozumieć. Poszerzony o nowy wgląd, ludzki umysł jest absolutnie zdolny do rozszerzenia się na nowe obszary rzeczywistości, a wyzwaniem, jakie stoi przed tobą w ramach aktualnej wersji gry w życie, jest rozpoznanie nowego celu, leżącego daleko poza granicami naukowych i religijnych przekonań. Proponujemy ci inne spojrzenie na obecne czasy, spojrzenie z perspektywy kosmicznej. Chcemy wesprzeć Cię w procesie rozwoju umysłu, abyś mógł sięgnąć po możliwość odczuwania wzorców celu, jakie przejawiają się w Twoim życiu. Dogodne okazje do wzmocnienia swojego życia i znalezienia inspiracji istnieją w każdej chwili, ponieważ przyspieszona energia oferuje wszystkim uczestnikom gry nieskończone możliwości. Zastanów się przez kilka chwil nad znaczeniem swojego własnego życia. Jaki głębszy cel wyłania się na powierzchnię? Jakie wspomnienia budzą się w świetle Twojego świadomego umysłu? To, jak dojrzała jest Twoja świadomość w czasach zmian, ma żywotne znaczenie dla Twojego duchowego rozwoju. Zatem przemyśl, czym tak naprawdę zadrukowujesz pole energetyczne? Na jakiej częstotliwości nadajesz swoje informacje? Czy wysyłasz sygnały jasnych zamiarów, czy może Twój przekaz zaciemnia nastrój bezsilności i braku inspiracji? Pamiętaj, że bardzo ważny, pierwszorzędny cel obecnych czasów przyspieszenia to oczyszczenie z wibracji lęku.
Zrozumienie witalnej energii i opanowanie umiejętności naznaczania myśli czystymi intencjami uznano w sieci istnienia za formę najwyższego ćwiczenia, czegoś, co niektórzy zwą starą magią. Dla czasów, w jakich żyjesz, stanowią one najwyższe połączenie wraz z trzeźwym, praktycznym i znaczącym przeżywaniem życia. Z wiedzy tej będą mogli skorzystać tylko ci, którzy wybiorą budowanie prawdopodobnego świata opartego o nowe zasady zrozumienia rzeczywistości. Idealnie wiele prawdopodobnych światów zjednoczy się dzięki wibracji w czasie Twojego odkrywania i uzmysławiania sobie, że jesteś nierozłączną częścią rozległego pola witalnej energii kosmicznej. Twoja wibracja jest wyjątkowa, jest niczym podpis. Kiedy przebudzisz się i poszerzysz swoje normy świadomości, automatycznie wzniesiesz swój wkład w drgającą, wpływającą na zbiorową świadomość sieć. Wkład w postaci własnej, nowo odnalezionej wibracji osobistej odpowiedzialności. Chciej używać umysłu i ciała w sposób nowy, niezwykły sposób, ponieważ chwila ogromnej prawdy nabiera rozpędu dla danej jaźni tylko raz. Ufaj swojemu wkładowi w ten proces. Chciej rozpoznać życiowe gry, aby przysłużyć się ogólnemu pozytywnemu celowi. Przejmij kontrolę nad swoim życiem. Przed Tobą wiele tajemnic do zrozumienia i wiele ekscytujących przygód. Mamy nadzieję, że ludzkość dorasta do rangi zadania, jakim jest reinterpretacja istnienia i zachowania związku ze stacją początkową, przy jednoczesnym ugruntowaniu wielowymiarowej wiedzy i mądrości w ludzkim ciele. Powody, dla których istoty z innych wymiarów kierują tak wiele uwagi na Wasz świat, są liczne. Dla nich też siły sprawujące kontrolę nad Waszym światem starają się odwrócić Waszą uwagę oraz zarządzać każdym niuansem Waszego myślenia. Chcą powstrzymać Was od zrozumienia tego, co dzieje się wewnątrz. Zatem kochaj siebie samego takim, jakim jesteś, a jednocześnie rozwijaj swoją kreatywność wiarą w nieograniczone możliwości wzrostu w drodze osobistej przemiany. Proponujemy Ci: inwestuj w siebie, ponieważ w sieci istnienia wszyscy jesteśmy jednością. Aby zarządzać przyspieszonymi energiami, wyluzuj, zwolnij tempo, śmiej się, pozwól sobie na luksus radości życia. Obierz swój kurs już teraz, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, i wyraź zamiar spokojnego żeglowania z wiatrem zmian, bezpiecznie, bez zaległości, na pełnych żaglach i równym sterze. Pamiętaj, że nanosekunda to samo umocnienie, to czas na dodanie mocy i inspiracji własnemu życiu, własnego doświadczenia stanów wyższej świadomości. Aby zarządzać przyspieszonymi energiami, wyluzuj, zwolnij tempo, śmiej się i pozwól sobie na luksus radości życia. Śmiech rozwiewa mgłę i jest kluczem do fizycznego kształtu. Utrzymuje Cię w młodości, jednoczy Twoje komórki, otwiera Twoje czakry na większy przepływ energii. Dobry humor aktywizuje ciało, tworząc uczucie łatwości i dobrobytu. Zmartwienia i biedy zostają uwolnione i odejdą w niepamięć przez śmiech i zabawę, przez otwarcie się na kreatywnie innowacyjną mądrość. Ludzie, którzy się śmieją, widzą na wskroś rzeczy. Zatem wybieraj serdeczny śmiech do łez, pozytywny humor, niż siedzenie przed maszyną dnia sądnego, telewizorem. Szybkie tempo życia i wieczne zapracowanie odciąga Cię od prawdziwego obcowania z własną mocą. Pozwól, niech się dzieje. Duchowy świat odkryje się przed Tobą, kiedy na to pozwolisz. Twoją witalność najlepiej wspiera przyroda, zatem spaceruj dla przyjemności i zwracaj uwagę na to, jak ptaki i inne stworzenia reagują na Twoją obecność, na przykład zmieniają ton i wysokość śpiewu.
Zwierzęta potrafią zawsze odczytać Twoją wibrację, więc jeśli chcesz umocnić swoje życie, a one to wyczują, nagrodzą Cię specjalnie dla Ciebie przygotowanymi melodiami, które zrównoważą Twoje czakry i pomogą dostroić ciało. Pobyt na łonie natury pomoże Ci przywrócić naturalną zdolność wdzięczności dla przyrody, w zamian za co doświadczysz otwarcia czakr na jej harmonię i równowagę. Na każdą sytuację zawsze można spojrzeć z bardzo wielu punktów widzenia. Kluczem jest tutaj, o czym zapewne też wiesz, słowo perspektywa. Poszerzając swoje postrzeganie, zaczniesz działać w innym programie rzeczywistości. Wiele form inteligencji pochodzących z miejsc, z którymi jesteś związany, przybywa tutaj, aby uczestniczyć w procesie przekształcania świadomości. Twoja wibracja wynika z wartości, które wyznajesz, a wartości te z kolei wyrastają z wyborów, jakich dokonujesz w procesie rozwoju własnego kodeksu cywilno-moralnego w trakcie energetycznej gry w istnienie. Jak kosmos długi i szeroki, wszyscy dążymy do osiągnięcia wibracji mądrości oraz odpowiedniego wykorzystania wibracji miłości. Obecne czasy wiążą się z nieustannym generowaniem indywidualnych oraz zbiorowych częstotliwości, które wpływają na całość istnienia. Ponieważ nauczywszy się odczytywać wibracje i rozumieć swoje czyny, zmieniacie wszystkie parametry życia –